Nie przedłużam, tylko udajemy się w podróży do innej lokacji, do Mostwo, Davenporta, cokolwiek to oczywiście znaczy. Wcześniej byliśmy w pograniczu. Opuściliśmy naszą wioskę i nasz bohater ma prawdopodobnie 18 lat. Czyli w sumie tyle co ja. No i jeszcze swoje wioski. Chociaż wioska to jest miasto, ale swojego miejsca zamieszkania nie opuściłem. Przy okazji już byliśmy tutaj, chyba. Nie, mamy wszystko odkryte? Dziwne strasznie. A tutaj widzę, że jest kilka dróg na pogranicze i możemy... Szybka podróż. Aha, czyli jeśli byliśmy w danym miejscu, to możemy później użyć szybkiej podróży. Okej. Okay. Czy znajdziemy tu jakieś zwierzęta? Na razie to nic nie widzę. Nie wiem, czy nie zmniejszy troszeczkę jakby grafiki, bo troszeczkę jakby, no nie mówię, że FPS spadają, ale jakby tak się troszeczkę czka i czasem jest 29 klatek i wiecie, to czasem się zdarza, naprawdę czasem. Hello. You must be one of them native fellas from the, what's it called? Iroquois tribe. Hey, you from that? Of course not, Teddy. Iroquois ain't a tribe. Is so. Is not. The Iroquois is a confederation. Confeder what now? Może z nimi gadajmy. Czyli tam było widać ten symbol? Bo tutaj już chyba jest właśnie ten... Docieramy do miejsca tak naprawdę. Szkoda, że nie mamy podanej w metrach odległości do tego celu. Chociaż gdybym zaznaczył chyba sam znacznik, to możliwe, że miałbym. Nieważne. Cokolwiek. W sumie ładny, ładny dom, jak na... Mógłbym wręcz powiedzieć, że willa, jak na 1759. Naprawdę, ładny dom. What? I was told you could train me. No. Go away. I'm not leaving. Mamy się tam wkraść? Przy okazji zaczął padać deszcz. No dobra, schowajmy się tam. I need a place to camp. Najdziwniejsze jest to, że w ogóle porozumieliśmy się z nim, skoro myślałem, że takie plemiona to bardziej mówiło swoimi językami. To angielszczyzna nie jest. Dzień później.
There must be another way in. Please, all I ask is a moment of your time. I apologize if I've been unclear or otherwise confused you with my words. It was never my intention to mislead. So let me try to clarify. Get the hell off my land. Chyba się nie polubimy, co? What are you so afraid of? Afraid? You think I'm afraid of anything? Least of all a self-important little scab like you? Oh, you might dream of being a hero, of riding to rescues, of saving the world. But stay this course, and the only thing you're gonna be is dead. The world's moved on, boy. Best you do too. I will not leave, do you hear me? I'm never leaving. Just wait, old man. Determinacja. Chyba tam zamieszkamy, co? I will not be defeated so easily. Ale w sumie nie ma co się dziwić mężczyźnie. Przychodzi chłopak i mówi, że by go wyszkolić. Nic o nim nie wiemy. These are square toes. This will be easy. That's what you said last time, and I wound up with a dead horse and a dark eye. Who are you? No one you need concern yourself with, little britches. Best cut for something bad happens. No. Can't say we didn't warn ya. Oi, brothers! Widzę, więcej ich jest. Songs and spirits can't save you now. Dobra, możemy w sumie im uciec i w jakiś inny sposób jest ich zaskoczenia pozabijać. Myślę, że to nie będzie zły pomysł. Aha, czyli nie możemy, tak? Okej. Okay. Nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł, żeby im uciekać. Cholera. Wcześniej ich tak bez problemu zabiłem. Tych dwóch przynajmniej. Nie wiem, czy to mi się uda.
wystarczy po prostu kontrować ich ataki. To jest najlepsza recepta na wygraną. Why are you here? What do you want? Best ask the boss man. You working for the old man then? That it? Maybe this will get you talking. Oh. Wreszcie udało nam się go przekonać. No dobra. Achilles. Czy tak się nazywa? No ta lokalizacja nazywa się Posiadłość Deva, coś tam. Nie pamiętam dokładnie. Sorry. Not your fault. This whole place is ready to come down. Goddamn miracle it hasn't already. Anyway, who are you? My name is Rado Hangado. Right. Well, I'm not even going to try and pronounce that. Now, tell me why you're here. I was told to seek this symbol. Do you even know what that symbol represents? Or what it is you're asking for? No. And yet, here you are. The spirit said that... These spirits of yours have been harassing the assassins for centuries. Ever since Ezio uncorked the bottle. But you don't even know what an assassin is, do you? Well, best settled in then. I've got a story to tell, and it's gonna take a while to get it all out. Może to się nie rozpadnie pod nami. And so, this is why the assassins have dedicated themselves to the pursuit of the Templars. Because if they succeed, your spirit's visions will become reality. Then I will stop them. Oh, I have no doubt you'll try. Come on. I've something to show you. Careful. Wasn't a joke when I said this place was coming apart. Nie, ale bardzo ładnie wygląda. Why don't you repair it? What's the point? Besides, I don't have materials for the job. So buy them. Look at me. You think I can just march into some store, purse full of pounds, and go shopping? Yes. Why not? I'm so naive. This way. Wow. To chyba to, czego szukaliśmy. Just come in here, throw those on, and call yourself an assassin. I did not. I would never presume... That's all right. I know they've a certain allure. Very well. I'll train you. Then we'll know if you've the right to wear those robes. Thank you.
Name's Achilles. Come on, then. We've work to do. Charles Lee. You are a speck of dust, a nothing. You and all your kind. Living in the dirt like animals, oblivious to the true ways of the world. What do the Templars want? What they've always wanted. Control. They see an opportunity in the colonies. A chance for new beginnings, unfettered by the chaos of the past. This is why they backed the British. Here they have a chance to illustrate the merits of their beliefs. A people in service to the principles of order and structure. I have seen what is to come if they succeed. They have to die, don't they? All of them. Even my father. Especially your father. He's the one holding the whole thing together. So I trained in running. No, wybaczcie na chwilę, wiecie? Cię ucięło mi cutscenkę, ale no nic nie mogłem nie mogę na to poradzić teraz. Dobra, znajdujemy się na zewnątrz właśnie tego budynku. Jest zima. Trochę się zmieniło, naprawdę bardzo mi przykro, ale nie mogłem nic z tym zrobić. Dobra, to jest ta chata całego. Jak on się w sumie nazywał? Powiem też tak. To była może mała przerwa dla was, ale ja zrobiłem sobie dosłownie tydzień przerwy od Assassina, żeby nabrać jakichś nowych sił. Tu pewnie jakieś takie trofea, takie rzeczy możemy zbierać, myślę. Chociaż to pewnie tam na dole gdzieś... O, właśnie tutaj. Musiałem sobie zrobić przerwy, bo naprawdę tyle... Po tych całych Assassinach, które ostatnio udało mi się przejść, naprawdę musiałem sobie zrobić taką przerwę. Myślę, że to nawet ponad chyba tydzień. Nie, albo... Dobra, tutaj są nasze cele. Jest Lee, którego nasz bohater kojarzy, oraz Hydehan, czyli Kenway. Johnson Land, coś tam. Charge, nie kojarzę. Kojarzę tak naprawdę Lee i Hydehana. A może po prostu nie... Może powinienem kojarzyć tamtych bohaterów, ale jakoś nie... Nie mogę. Dobra, musimy ogólnie udowodnić. Jak on się w sumie nazywał? Gibson? Nie pamiętam naprawdę, jak się nazywał ten czarnoskóry starzec. Musimy udowodnić, że tak naprawdę jesteśmy godni nosić szatę asasyna. Musimy udać się ogólnie na szkolenie. Achilles, dokładnie, Achilles. Good morning. To you as well. You taking a trip? I've decided to do something about the house, and you're going to help me. Get it? No, to wsiadamy. Naprawdę mogę ubyć, nawet akurat taki mały misplay z mojej strony, ale jakby muszę sobie przypomnieć tak na szybko też ten system z trójki. Przerwa jednak mogła coś zmienić w mojej grze. Boston, 70 rok. Don't stare. Sorry. Come on. This place is incredible. The people, the sounds and smells. I could walk these streets for days and know not even half its wonders. I thought the same as you upon a time.
These days, I much prefer the quiet of the countryside. But there is so much life here. So many opportunities. For a few, my boy. For a few. Nasz bohater chyba pierwszy raz znajduje się w mieście. There's a store close to here. You're to buy the items on this list. Tell them where the carriage is, and they'll see that it's loaded. Understood? Yes. Good. You're also going to need a new name. Your skin is fair enough that you might pass for one with Spanish or Italian blood. Better to be thought a Spaniard than a native. And both are better still than I. That is not true. What's true and what is aren't always the same. What would you call me then? Connor. Yes, that will be your name. All right then. Off you go. Bo imię naszego bohatera nawet nie wiem, czy byłbym w stanie tak naprawdę wymówić to imię. Ale Connor jest dużo bardziej łatwe dla naszego języka. Znaczy dla języka angielskiego w tym wypadku tak naprawdę. No też właśnie, gdyby zobaczyli, że nasz bohater jest tubelcem z Ameryki, no to mógłby się spotkać z jakimiś nieprzyjemnościami, ale jeśli będzie potrzebował się za kogoś, na przykład z Hiszpanii, czy tak właśnie z Italii, jak sugerowano, to w sumie wtopi się w tłum, że tak to nazwę. I need the items on this list. Will you be paying with coin or trade? Some of these things I have, some I don't. Lumber's hard to come by since my supplier up and vanished. I have the tools and pitch, though. Nails, too. So, where do you want this delivered? Our wagon is near the state house. Czy możemy jeszcze z nim porozmawiać? Bo moglibyśmy chyba te skóry sprzedać. Aha, wszystkie przedmioty, czyli po prostu możemy wszystko sprzedać za 1000 florenów, więc tutaj widzimy, że jakiś pieniądz padł. A spróbujmy coś kupić także. Broń lekka. To nie jest chyba coś, co chcemy brać. Bo mamy to najzwyczajniej w świecie. Mapy. Aha, czyli broni palnej jeszcze nie możemy kupić. Chociaż jak widzieliśmy, nasz bohater potrafił użyć muszkietu. 5 marca. Co tu się dzieje w ogóle? What happened? That's what we're going to find out. Follow me. With me to King Street. We'll show them. Down to the customs house for a spree. Come along. Oppressor, be down. He must be chastised. Let them hear our song. I say again, disperse! Congregating in this manner is forbidden! We're not going anywhere, Bug! Oi! Why don't you go back to England? No good can come of this chaos! Return to your homes, and all will be forgiven! Never! Not until you've answered for your crimes! You're right, coward! You don't scare us! Pointing guns at unarmed! We ain't afraid! Is that my father? Yes,
which means trouble is sure to follow. I need you to Taylor's accomplice. This crowd is a powder keg. We can't allow him to light the fuse. But nothing. Do as I say and go. Come on, you gosh-gutted coward. It doesn't shoot at me. Hey, Lobster, go ahead. Fire your little gun. 15 sekund. Czyli może to nie być takie łatwe, ale wolałbym właśnie jakby śledzić go z większej wysokości. Bo po pierwsze mógłby właśnie nas zauważyć, po drugie jakby pewnie się czuje po prostu tutaj. Czy to tak, że strażnicy nie mogliby się przyczepić przypadkiem do nas? Pierwszy raz jesteśmy naszym Connorem, już teraz stało nadane takie imię w Bostonie. Ale podoba mi się właśnie ten klimat, ten śnieg, te efekty, to jest dla mnie po prostu piękne. Chciałbym, żeby na przykład więcej gier powstawało właśnie w takich scenariach, a nie jeżeli właśnie w... A nie jeżeli właśnie w nudnym słońcu, które jest tak naprawdę w każdej praktycznie grze. To mnie najzwyczajniej nudzi. A o ile pamiętam, to też gry z serii chyba Max Payne też były niektóre misje, nie pamiętam dokładnie, osadzone w takich klimatach i to mi się strasznie podobało. Max Payne był strasznie klimatyczny. Chociaż naprawdę pamiętam to strasznie, jak przez ogół miałem zaledwie kilka lat, gdy wygrałem. Your plot is ended. Not quite. Ellie? Charles Lee? Oh, damn you! Fire! To jest ogólnie ten system chyba rozgłosu. Te trzy X-y w koło mapy właśnie symbolizują nam, że... Okej, ta gra też nie jest zbugowana, widzę. Nie wiem, dlaczego nie mogłem wejść tam, ale okej. Chyba nie będzie problemu, aby w tym czasie uciec. Ha! Słyszeliście ten dźwięk? To było ukryte ostrze, którego nie posiadamy. Śmieszne, co? To było ukryte ostrze, ewidentnie. Kolejny z błędów. Ten dźwięk rozpoznałbym wszędzie. Wysoki poziom rozgłosu mamy. A w sumie możemy... Czemu nie mam go pokazanego na minimapie? Nie rozumiem tego. Powinienem przynajmniej mieć. Powinienem. W ogóle te punkty obserwacyjne, które udało mi się zlokalizować, gdy jeszcze byliśmy Kenwayem, także, jak widzicie, są tutaj odsłonione te fragmenty Bostonu. Over here.
You're Achilles' boy. Connor, was it? I saw what happened at the townhouse. A fine mess, that. Who are you? Samuel Adams, at your service. Achilles asked me to get you out of Boston. Explain. The whole city's looking for you. Oh yay, a criminal stalks the streets, wanted in connection with the massacre at the townhouse. Citizens are advised to call the guards if they see him. £10 to whoever brings this mad man to justice. What am I supposed to do? Well, you can take down these posters for a start. Return to me once you remove the others. Czyli nauczymy się, jak panować nad naszym rozgłosem. No przydatne. Zauważyliście coś takiego? Tamten... Nawet nie pamiętam, jak już on się nazywa. Tamten człowiek chciał podać nam rękę, a jakby powiedzieć nasz indiański, chociaż nie wiem, czy mogę tak mówić, bohater nie zna za bardzo zwyczajów właśnie pnujących tutaj. Nie, ta gra nie jest zbugowana, no co wy, ta gra? Dobra, jeszcze drugi. Teraz o tyle łatwiej, że nie będą nas od razu atakować. Dopiero po lekkim opóźnieniu. No i znowu ukryte ostrze usłyszeliśmy. To jest... Też może to był sztylet, ale nie wiem. To naprawdę bardzo przypominało ukryte ostrze. Czy ten dźwięk. Wrogowie cię wykrywają i to w sumie tyle, tak? Ale możemy jeszcze o jeden, żebyśmy nie byli w ogóle rozpoznawalni. Aha, mamy go zabić? Przekupić? Ej, naprawdę, to jest dobre pytanie, bo możemy go albo przekupić. Nie wiem, czy to... A, interakcja, dobre, nieważne, bym go zabił. Nie wiedziałem, czy to jest Herald, czy to jest, wiecie... There you are. I'd like you to meet Cyrus. Is he the killer? Tease. Cyrus is on our side, or rather, for the right price, he will be. Have you seen this man? Watch and learn. Oyez! Oyez! Word has reached us that the man responsible for today's shooting may have been in disguise. A wig and makeup tin were found near the scene of the crime. Witnesses describe a middle-aged gentleman of pale complexion fleeing towards the wharves, rifle in arm. Thank you kindly, Cyrus. Pleasure. Come on, then. There's still one last bit of work to do. Zestaw do makijażu. Where are we going? To the printer. Where do you think all those posters came from? They're made by a machine. We need to shut it down. Czyli maszyna do drukowania? O, postęp jest. Dobra, czyli mamy po prostu się tam udać, nie? On jakoś chyba będzie za nami nadążał. Okej. Tak. A ja się łudziłem, że... Wow. Super, jeszcze naprawdę, wiecie co, może po prostu przebijmy to. Przebijmy to od punktu kontrolnego. A to nie jest dobrze, że muszę z nim iść. Wolałbym iść sam, bo on mi to będzie strasznie utrudniał. Naokoło po prostu już wolę iść.
żeby nie podnosić tego śmiesznego rozgłosu. I can go by rooftop and meet you there. Nie jedna droga tam prowadzi, a no najłatwiej by było oczywiście drogą między budynkami. Ale z nim raczej tak nie zrobimy, co? Aha, czyli tylko tam, gdzie są te barykady, dobra. Dzieci, idźcie stąd. Czyli tutaj pewnie już nie przejdziemy, co? Ale dobra, nie musimy. Z dużo jest tu strażników, żeby ich dwoje zabić. No tutaj więcej osób nie ma za bardzo, dobra. Dobra. Nie, naprawdę. Weź ty kurwa walcz. Chciało się dwóch zabić, nie? Ale i tak nasz bohater, jak na tak młody wiek, daje sobie radę. Dosyć dobrze. Prawda, więcej posiłku będzie jeszcze. A cieszę się, że właśnie po takiej przerwie sobie. O, naprawdę was więcej wyszczycie. Jeszcze na koniu mnie najbardziej denerwuje. Bo nie ma jakby pomysłu, jak go zabić. Ilu to ja musiałem zabić? Już? Here we are then. I'll see you inside. Here we... Dobra, nauczyliśmy się właśnie, panowie, tym naszym rozgłosem. To nie jest jakby zbyt daleki etap gry. Teraz jakby poznajemy dopiero naszego bohatera, nasze zdolności. Aha, czyli to takie systemy szybkiego podróżowania. They'll help us find our way should we get turned around. I wonder why they built these tunnels. Excellent. Let us move on. Much as it pains me to say it, we must follow the rats, as they often move in the direction of an exit. No nie było to zbyt trudne. Well, well. You were right. I apologize for ever doubting. No wonder Achilles has taken such an interest in you. Ars. I don't suppose lockpicking is part of your repertoire. O, to czego...
To jest fajne, fajnie dosyć zaimplementowane. Może nie jest to jakoś super wymagające, ale wiecie. Well done. Okej, udało nam się chyba, tak? Let us reconvene there. Wiecie, jedyną tak naprawdę trudnością jest klikanie tego lewego przycisku myszy, no i w sumie żaden poziom. Fajnie było po prostu w Gothic 2, tak jak już chyba raz wspominałem w tej serii, że to jest... Gdzie jeszcze był dobry system? O, w Falloutie 3. Boże, nie był on jakoś super trudny, ale był przyjemny. W Skyrimie też był dosyć podobny, o ile pamiętam. Dobra, oczywiście znacznik, który znamy z Brotherhooda. Tutaj przy okazji jest punkt widokowy i myślę, że sobie go przyjmiemy. Że sobie go odkryjemy, także... My tego zadania chyba jeszcze nawet nie skończyliśmy. Jak widzimy. Ale pięknie się prezentuje to miasto po prostu zimą, pięknie. Ciekawe, jakie jeszcze miasto, bo... Nie pamiętam też za bardzo i też jakbym nawet pamiętał, to nie chciałbym oczywiście spoilerować. Ale o ile pamiętam, to było jeszcze pewne miasto, które było na naszej dyspozycji. Ja może na początku trochę przesadziłem, że ta gra jest jakaś super długa. Nie jest. Assassin's Creed 4 jest ciut dłuższy. Ciut dłuższy, no jest dłuższy po prostu. Tam jest też dużo więcej rzeczy do robienia takich pobocznych. Najgorsze, że ich musimy teraz zabijać. A niech w sumie to nie jest mi na rękę, żeby ten rozgłos wzrastał ciągle. O, naprawdę. Chyba nie widzimy innego wyjścia. Jeśli nie chcą z nami współpracować. Lepszej broni nie mamy, musimy raczej z tego tomahawka bić. To naprawdę śmieszna broń. Tutaj ten kontratak jest zrobiony naprawdę banalnie. Wystarczy naprawdę. Nie trzeba praktycznie refleksu jakiegoś super mieć, żeby zablokować atak. Praktycznie każdy atak udaje nam się zablokować bez trudu. Większą jak naprawdę. Większy problem sprawia właśnie broń palna u przeciwników. I to jest tak naprawdę może jedyny problem. Jak na razie. You ask a great deal of me, Sam. I know, but I wouldn't be here if it wasn't important, if it wasn't vital. Fine. Just this once, though. In the future, such things will come at a price. Resetting the type is neither quick nor easy. To say nothing of the cost should I be discovered. I shall not forget this kindness. Nor I. His work will see your last little bit of notoriety erased. Come, I'll show you how to leave now that order's been restored. So, now you've had a chance to see how it all works. Untoward actions will upset the citizens and inevitably lead to the guards being called. Depending on the severity of your transgression, they may simply search a bit before giving up and returning to their posts. But should you offend them severely or repeatedly, they'll become much more aggressive in their pursuits. I've shown you three ways to turn the tide. Remove wanted posters, bribe town criers, or visit a printer to create your own propaganda. This feels wrong. Why not just speak to someone and explain my innocence? You can't be serious. We counter one lie with another. Words on paper in... Here we are. Speak with the harbor master, and he'll see you home. Thank you for everything, Sam. I promise one day to repay the favor. Oh, I'm counting on it. Like this. Szybko się uczy. Ale statkiem możemy po prostu wrócić do naszego... naszej tej posiadłości? Ojej, wybaczcie, ale... Dobra.
kocie. Wybaczcie, 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 oj. A wiecie co? Jakiś crash gry, naprawdę. Przykro mi, ale muszę zakończyć ten odcinek. W sumie też jakby już jest optymalny czas. Dobra, nieważne. Dzięki za oglądanie i cześć. Może odpalę tę grę.